sprzedaż i montaż akumulatorów, opon, felg do aut osobowych, 4x4, motocykli i samochodów dostawczych, prostowanie felg stalowych i aluminiowych, spawanie felg aluminiowych. Motopartner, Starowiejska 10A. Twój samochód będzie w dobrych rękach. Miejski Zakład Komunikacji Spółka z ZOO w Zamościu zaprasza do skorzystania z usług w zakresie parkingu strzeżonego, parking monitorowany, oświetlony, czynny 24 godziny na dobę, myjni samochodowej, myjemy samochody osobowe, busy, autobusy oraz tiry, wynajmu autobusów, wynajmu pogotowia technicznego w zakresie holowania, wyciągarki oraz pługu odśnieżnego, naprawy i wymiany ogumienia samochodów ciężarowych powyżej 16 ton, stacji tankowania CNG oraz oleju napędowego. Dla stałych klientów oferujemy atrakcyjne rabaty. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Marta Badujczenko, 20 stycznia. Witam i zapraszam na piątkowe wydanie magazynu miejskiego. A w dzisiejszym programie? Śnieg w styczniu. Głosuj na zamojskie schronisko. Projekt Myśl o przestrzeń. Rozpoczął się okres zimowy w naszym mieście. Śnieg pada i szybko topnieje, co powoduje utrudnienie na zamojskich drogach. Pomimo, że zima w naszym mieście przyszła dosyć późno, jednak już daje się we znaki zamojskim kierowcom. Śnieg pada, ale szybko się topi, co powoduje trudności w ruchu drogowym. Ciężko się jeździ, szczególnie na bocznych uliczkach. Na główniejszych trasach jest nieźle, w mieście również nie jest najgorzej, powiedzmy. A na uliczkach mniejszych jest ciężko. Jest błoto pośniegowe i grząsko po prostu jest. No oczywiście jeździ się bardzo trudno. Kierowcą jestem jeszcze bardzo krótko, bo dopiero 2 lata. Także w takich warunkach to właściwie ja próbuję nie jeździć, chyba że muszę jechać sama gdzieś, a tak to jeździ zazwyczaj mąż. Kierowcy powinni zachować większą rozwagę i ostrożność, zwłaszcza przy trudnych warunkach atmosferycznych. Wprawdzie główne ulice miasta, Rynek Wielki i niektóre z przylegających ulic są odśnieżone i posypane piaskiem, jednak wciąż wiele zakątków miasta tonie pod zatapiającym się śniegiem. No w tym roku dopiero pierwszy śnieg, można tak powiedzieć. W tej chwili właśnie odśnieżamy w kino tutaj i ogólnie chyba zima nie jest ostra. Należy pamiętać, że śnieg pada cały czas i choć szybko topnieje, to drogi mogą się jeszcze zrobić śliskie. Zwłaszcza wieczorem, kiedy mróz będzie na pewno większy. Szczególną uwagę powinni na to zwrócić kierowcy, a także osoby starsze i dzieci. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu bierze udział w konkursie Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. Zamojskie Schronisko dla bezdomnych zwierząt bierze udział w konkursie Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę. Do schroniska trafiają zwierzęta bezdomne, nieprzystosowane do samodzielnego życia. Schronisko dla bezdomnych zwierząt w Zamościu działa w ramach Miejskiego Ogrodu Zoologicznego. Zajmuje się ono także wyłapywaniem bezdomnych zwierząt z terenu Zamościa oraz za jednym zamachem zbieraniem padliny oraz przekazywaniem jej do utylizacji. Mimo że warunki w zamojskim schronisku uległy znacznej poprawie, pamiętajmy, że każda pomoc się przyda. Schronisko jest po takim generalnym remoncie, taki lifting. Poprawiliśmy warunki, czyli ułatwiliśmy i sobie pracę, czyli są powierzchnie łatwe do zmywania, łatwe do utrzymania w czystości, a tym samym i warunki dla zwierząt uległy poprawie. Organizatorem przedsięwzięcia Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę jest sieć sklepów Tesco. Nagrodą główną są fundusze na karmę i rozwój schroniska. Trafi ona do 5 schronisk, które otrzymają największą liczbę głosów od internautów. Schronisko w Zamościu znajduje się obecnie w rankingu na 27. miejscu. Każdy głos się liczy. Akcja trwa do 25 stycznia, a głosy oddawać można za pośrednictwem portalu internetowego Facebook. Kolejne spotkanie dyskusyjne z udziałem młodzieży odbyło się w BWA Galerii Zamojskiej. W Zamojskiej Galerii BWA odbyło się kolejne spotkanie w ramach przedsięwzięcia Projekt Myśl o Przestrzeń.
Projekt jest kierowany do twórczej młodzieży i ma inspirować do aktywnego myślenia oraz ekspresji werbalnej. Projekt Myśla Przestrzeń to jest propozycja dla młodzieży, skierowana dla młodzieży głównie, Biura Wystaw Artystycznych Galerii Zamojskiej. Nie tylko wystawy, nie tylko wydarzenia artystyczne, ale także twórcze dyskusje, taki swoisty Hyde Park, który chcieliśmy stworzyć wspólnie z pierwszym liceum społecznym i to realizujemy. Podczas spotkania zatytułowanego Humaniści kontra matematycy, konflikt czy... rozmawiano na temat misji BWA Galerii Zamojskiej. Będziemy dyskutować na temat humaniści kontra umysły ścisłe, o konflikcie pomiędzy tymi dwoma typami ludzi. Może obronię trochę tych humanistów, no bo konflikt istnieje i dyskusja, myślę, że temat dyskusji jest bardzo ciekawy i bardzo szeroki i jest o czym rozmawiać. Odbyła się również dyskusja z udziałem młodzieży i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także koncert muzyczny. Po dyskusji oczywiście strawa duchowa w postaci pięknego koncertu muzycznego, pięknych fagocistek. Spotkanie zorganizowali Młodzież Zespołu Szkół Społecznych imienia Unii Europejskiej w Zamościu, a także Galeria BWA i Zamojski Uniwersytet Trzeciego Wieku. W dzisiejszym magazynie miejskim to już wszystkie informacje. Życzymy Państwu udanego weekendu. Do zobaczenia.